Siemanko YouTube, tutaj Bernard ze Staying Barn. Dzisiaj zobaczycie wszystkie moje holdbacki z 2022. Zaczynamy od czworonożnych łobuzów, które właśnie zobaczycie, jak widzicie, są mega ruchliwe. Ale jeżeli chodzi o Blufary Lamparcie, tutaj po prostu wybrałem 3 sztuki, które mi się przydadzą do dalszej selekcji, do dalszej pracy z tymi pięknymi jaszczurkami. Są naprawdę rewelacyjne. Warto się im przyglądnąć. Jeżeli chodzi o selekcję, to uważam, że w Blufarach Lamparcich każdy wybiera swoją drogę, swój kierunek i kupuje, czy nabywa lub zostawia sobie to, co mu się aktualnie podoba. Tutaj mamy pierwszą samiczkę, jedną ze starszych samiczek, która się u mnie wykluła. Jest to samiczka Cross Afghan Tangerine 100% Head Raptor, czyli Head Tremper Albino, Head Eclipse. I zobaczymy, jak będzie wybarwiać się dalej. Tutaj mamy w zasadzie jednego z albinotycznych osobników, jakiego sobie zostawiłem. Jest to młoda samiczka Tremper Albino Green and Tangerine Cross 100% Head Eclipse. Więc zobaczymy, w jaką stronę to podąży. Ale jak zwrócicie uwagę na jej przebłyski zielonej głowy, no po prostu jestem mega podjarany, jak to będzie wyglądać, jak ona będzie się dalej wybarwiać, jakie młodziaki będę mógł w stanie uzyskać, łącząc z nią też z odpowiednio wyselekcjonowanym samcem. Bo jak wspomniałem wcześniej, moim zdaniem zabawa z eublefarami lamparcimi polega właśnie na odpowiedniej selekcji. Jak widzicie, zwierzak jest przepiękny, przynajmniej mi się bardzo podoba i podoba się też oczywiście zarządcom hodowli eublefarów, czyli Nikiemu i mojej ukochanej Karolince, bo nasze wybory były konsultowane. Więc jak widzicie, piękny młodziak. No i trzecia samiczka. Jest to samiczka, która pochodzi od tych samych rodziców, ale wykluła się troszeczkę później niż samica, którą pokazałem Wam na początku. Jest to samica, która nosi ten sam genotyp, ale jak widzicie, fenotypowo wygląda zupełnie inaczej. Także jestem naprawdę mega ciekawy, co z tego dalej będzie, jak pod wpływem selekcji to wszystko będzie wyglądać. Więc zobaczymy, bo naprawdę rewelacyjne zwierzaki. Bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy. Jestem nimi zauroczony, bo są prześwietne, dają świetne możliwości do zabawy. Przechodzimy już do beznogich gadów. Tutaj widzicie pierwszego z 4 holdbacków, który zostaje. Jest to samczyk. Tak jak podejrzewam, mega ruchliwy zwierzak, ale jak przystabilizuje, to łapie ostrość. Jest to samczyk, który zostaje w hodowli. Wierzę, że jest to Blood Red, na pewno 100% Head Ultramel, więc jestem ciekawy, jak te kolory będą wyglądać w kolorystyce Ultramela, ale zapowiada się obiecująco. Brzuszek biały, ale daleko mu jeszcze do tego, żeby nazwać tego zwierzaka Pitsidem, więc nie będziemy tutaj się bawić, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej przy dalszej selekcji. Zostawiłem sobie jeszcze do niego oczywiście dziewczynę. Zaraz ją zobaczycie. Tutaj z tego samego klucia siostrzyczka, też Blood Red 100% Head Ultramel, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak zobaczymy, na te boki podciągnięte, są naprawdę ładne. Brzuszek też gdzieś tam są przebłyski białego, ale jak już wspomniałem, przy jej bracie daleko do nazywania tego Pitsidem, więc nie będziemy się tutaj wydurniać. Są bardzo ruchliwe, więc ciężko jest złapać ostrość, ale naprawdę projekt dla mnie mega ciekawy. Chciałbym zobaczyć Blood Reda w Ultramelu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak się będzie dalej wybarwiać. Trzecia zbożóweczka, która jest jednym z moich holdbacków, już ją widzieliście, ale jest naprawdę bombowa. Kolory są prześwietne. Tutaj mamy do czynienia z Hypo Blood Redem. Przynajmniej taką mam nadzieję, tak mi się wydaje.
ale jest naprawdę obłędna kolorystyka, po prostu jest dla mnie piorunująca. Jasna głowa, zobaczymy jak będzie wyglądać dalej. Mamy tutaj do czynienia z kombinacją genów nazywaną Blood Red i jeszcze dodatkowo gen recesywny, wizualny Hypo. I teraz czas na największe zaskoczenie tego sezonu zbożówkowego, a mianowicie wizualnie wyszedł mi gen, o którym nawet nie miałem pojęcia, że jest. Ale jak powiedzieli więksi spece od węży zbożowych, czasami się tak zdarza, że po prostu o niektórych hetach się nie wspomina, się zapomina gdzieś tam o nich w ramach selekcji, a one są i potrafią zaskoczyć. A mianowicie mowa tutaj o samicce, która na pewno zostaje na hodowli. Mamy tutaj do czynienia z takim zestawieniem genów jak Blood Red Sharokal, czyli po prostu tak jakby linia Anery niekompatybilna z innymi liniami. Bardzo fajnie wygląda, jak się przyjrzycie tym ciemnym znaczeniom. Jasny, rozmyty brzuch. Więc tak jak mówię, wierzę, że tutaj mamy Blood Red Sharokal. Zobaczymy dalej, no po prostu taki sztosik jak dla mnie, jeżeli chodzi o zbożóweczki, musiał zostać. I teraz czas na troszeczkę większy gabaryt, ale już dużo, za to dużo spokojniejsze zwierzaki. Pierwszy z holdbacków, którego Wam pokazuję, z 2022 roku. Jest to samiec, o którym już mówiłem nie raz na moich filmach, ale jest to samiec Hurricane Laser Asphalt. Możecie sobie zobaczyć, naprawdę jest sztos ogólnie. Nie widziałem zbyt wielu węży z podobną pulą genetyczną. Oczywiście z kombosach z Yellow Belly, który jest bardziej popularnym genem, są, ale jeżeli chodzi o asfalta, nie ma. Jest to zwierzę, którym moim zdaniem prezentuje się rewelacyjnie. Oczywiście z racji na dalsze kombinacje ten laser nie do końca jest tutaj potrzebny, ale mimo wszystko tworzy bardzo zjawiskowego węża. Naprawdę rewelacja. Podciągnięte linia brzucha, rozmyta, dociągnięta w zasadzie do łusek brzusznych. Wiadomo, sugeruje to obecność asfalta, tak samo jak Head Stempel, który możecie zauważyć. Zwierzak jest naprawdę obłędny. Kolejnym zwierzakiem w tym zestawieniu jest samiczka Hurricane Asphalt. Zobaczcie, jest po prostu przeobłędna. Oczywiście, gdybym mógł wybierać, osobiście wolałbym, żeby to był samiec, a samca, którego widzieliście wcześniej, żeby był samicą. Standardowy head stempel świadczący o kompleksie Yellow Belly. Oczywiście linia brzucha, którą możecie zobaczyć. Po prostu obłędny zwierzak. Naprawdę obłędny z wielkim, ale to naprawdę bardzo wielkim potencjałem genetycznym. Nie mogę się doczekać, kiedy już będzie na tyle duża, żebym mógł czegoś od niej oczekiwać. Naprawdę obłędny zwierzak. Rewelacyjna sprawa. Jestem tym strasznie, ale to strasznie podjarany, bo jest po prostu olśniewająca, naprawdę olśniewająca. Kolory czarno-złote, rewelacyjne wzory na grzbiecie. Po prostu mega, naprawdę mega. Trzecim pytonem królewskim, który zaszczyci moje stadko holdbacków z tego roku, czyli węży, które zostawiam sobie z mojego rozmnożenia do dalszej pracy z nimi, jest samiczka Orange Dream Pastel 100% Head Piet. Jak widzicie, myślę, że tutaj ten headpiet troszeczkę ze wzorem popracował. Możemy się spokojnie temu przyjrzeć, bo jest naprawdę troszeczkę zakręcony. Orange Dream sprawił, że ten pastel jest naprawdę śliczny, stosunkowo czysty. Zobaczymy, jak się będzie wybarwiał dalej, ale jak widzicie, dziewczyna jest zjawiskowa, mi się naprawdę mega podoba i tak jak powtarzałem to nie raz na swoich filmach, najważniejsze to małymi kroczkami podążać w celu, który obraliśmy. Dziewczyna jest naprawdę fajna. Dobrze je, zresztą patencik na rozkarmianie regów naprawdę fajnie mi się sprawdza. W tym roku daje radę, więc myślę, że przy tym patencie zostaniemy. Zwierzak, jak widzicie, piękny. Czwarta w zestawieniu. I tutaj w sumie nie do końca mój wybór, bo ale to przy następnym wężu Wam wyjaśnię w sumie jaki jest mój wybór, ale tą samiczkę Super Fire Scaleless Head wybrała moja Karolinka. Więc no co miałem zrobić, jak się
nie zgodzić. Zwierzak piękny, śnieżno-biały. Naprawdę robi się wręcz idealnie biały. Możecie zaobserwować sobie, może uda się zrobić delikatne zbliżenie na głowę. Ale zwierzak jest naprawdę obłędny. Wprawdzie u superfajerów wiele osób docenia tą czystą biel, tak jak właśnie moja Karolinka, ale dla mnie w nich też jest jeszcze jedna duża zaleta, o której wspomnę przy następnym holdbacku, ale przyjrzyjmy się, jest naprawdę boska. Piątym i zarazem ostatnim holdbackiem z pytonów królewskich, które sobie zostawiłem, jest ten piękny samiec Superfire Scaleless Head. Bardzo ruchliwy stwór, dobrze jedzący, ale to dobrze o nim świadczy. Możecie mu przypomnieć, możecie mu się przyjrzeć. Rewelacyjny dla mnie jest ten paradoks zaraz za głową. Naprawdę bombowo wygląda. Ja lubię żółte ciapki na superfajerach, więc tutaj już miałem większe prawo głosu i ten samiec zasili moje dalsze projekty. Co ciekawe, pomimo łysej głowy ma też kilka widocznych braków, ma też kilka widocznych bezłuskowych miejsc na ciele. I przedostatni wąż tego zestawienia. Wielkie zaskoczenie w tym roku. Tutaj ogólnie możecie sobie obczaić ten film, gdzie przyszły na świat. Byłem mega podjarany. Naprawdę mega podjarany. Jest to samiec Anery VPI Albino, czyli VPI Snow. Jest po prostu obłędny. I też mamy też gen hypo, więc w sumie ten zwierzak nazywa się VPI Snowglow. Jest naprawdę obłędny. Jest to samiec, który na bank zostaje w hodowli. Tutaj nie miałem wątpliwości. Jedyny samiec z podwójnym genem recesywnym, wizualnym, który urodził się właśnie z tego łączenia. I to było naprawdę obłędne. Zwierzak jest torpedujący. Niestety mogę sobie pozwolić, żeby tutaj zachować się troszeczkę odpowiedzialnie, bo wiadomo, że człowiek chciałby zostawić tego wszystkiego więcej. Mogę sobie pozwolić tylko i wyłącznie na zostawienie dwóch basów i ostatni holdback z tego roku. Samica, która przyprawiła mnie o zawrót głowy. Jest to po prostu moje marzenie, które spełniło się 5 lat wcześniej. Czyli tutaj po prostu szczęśliwym trafem losu wyskoczyła mi dziewucha IMG VPI Snow, czyli VPI T Plus Albino Anery oraz IMG, czyli Increase Melanin Gene, zwany też kiedyś była Zabasze chyba, z hiszpańskiego. Ale zwierzak jest naprawdę obłędny. Jest bombowa. Bardzo dobrze jedząca, dobrze wyglądająca. Rewelacyjnie się wybarwiająca. Po prostu mistrzostwo świata. Myślę, że to jest taki mój mały, święty graal, który po prostu gdzieś tam zawsze w moich marzeniach krążył i teraz się spełnił. Wyjątkowo 5 lat wcześniej niż zakładałem, także jestem naprawdę totalnie szczęśliwy. I tym wspaniałym wężykiem kończymy zestawienie holdbacków z 2022 roku. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wybralibyście podobnie, czy te zwierzaki Wam się podobają. No i co? I do następnego, do niedzieli, do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej, pa!